10 filmów o skinach, neonazistach i kibolach. Materiał opracowany na podstawie sk.pl. Romper Stomper. Film produkcji australijskiej z 1992 roku w reżyserii Geoffreya Wrighta. W założeniu miał mieć antynazistowski charakter, ostatecznie stał się jednak kultowym filmem w środowisku skinheadów. Film opowiada o neonazistowskiej bandzie skinheadów z Melbourne. Przywódcą grupy jest charyzmatyczny Hando. Jego kompania prowadzi uliczną wojnę z wietnamskimi imigrantami. Pewnego dnia Hando poznaje Gabe, dziewczynę z dobrego domu, która zakochuje się w Hando. Jednak przyjaciel Hando, Davey, także jest zafascynowany Gabe. Więzień nienawiści. Amerykański film fabularny z 1998 roku w reżyserii Tonego Kaya. Edward Norton został nominowany za rolę w tym filmie do Oscara w 1999 roku w kategorii najlepsza rola pierwszoplanowa. O czym opowiada film? Młody neonazista, przywódca grupy skinheadów, Derek, popełnia brutalne morderstwo na czarnoskórych przestępcach próbujących ukraść mu samochód, za co trafia do więzienia. Jest dumny ze swego czynu i w więzieniu przystaje do nieformalnej grupy białych neonazistów. Jednocześnie zaczyna pracować w więzieniu przy sortowaniu bielizny wraz z czarnoskórym mężczyzną, z którym powoli się zaprzyjaźnia. Grupa nazistów nawiązuje kontakt z Meksykanami w celu handlu narkotykami. Przeciw kontaktom z nimi protestuje Derek. Dochodzi do nieporozumień, a cała sytuacja coraz bardziej się komplikuje. Fanatyk. Oparty na faktach amerykański dramat w reżyserii Henry'ego Beena z 2001 roku. Danny Bellint w dramatyczny sposób spiera się ze swoją tożsamością. Jest aktywnym neonazistą, a zarazem Żydem. Próbuje odciąć się od swojego pochodzenia, ale różne okoliczności powodują, że musi przewartościować swój skomplikowany światopogląd. Film zdobył nagrody na międzynarodowych festiwalach, m.in. w Sundance i w Moskwie. Skin. Amerykański film biograficzny z 2018 roku w reżyserii Guya Nativa. Opowiada on prawdziwą historię byłego neonazisty wychowanego przez skinheadów, który przez ponad rok znosił bolesne operacje twarzy oraz ciała, dzięki którym pozbył się własnych tatuaży będących śladami jego mrocznej przeszłości. Światowa premiera odbyła się na Międzynarodowym Festiwalu w Toronto 8 września 2018 roku, gdzie otrzymał nagrodę festiwalową Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych w sekcji Prezentacje Specjalne. W lutym 2019 roku Skin był także prezentowany w sekcji Panorama podczas Berlinale. W 2019 roku krótkometrażowy film Skin w reżyserii tego samego reżysera został nagrodzony Oscarem w kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski. O czym opowiada film? Brian, młody mężczyzna, wychowany przez skinheadów i dobrze znany wśród zwolenników białej supremacji, postanawia porzucić drogę nienawiści oraz przemocy. Z pomocą czarnoskórego aktywisty i dzięki wsparciu swojej ukochanej usiłuje zmienić własne życie, lecz okazuje się, że uwolnienie się od dotychczasowego życia nie będzie takie łatwe. To właśnie Anglia. Film oparty na scenariuszu oraz wyreżyserowany przez Shane'a Meadowsa. Film koncentruje się na przedstawieniu życia młodego skinheada żyjącego w latach 80.
Część filmu kręcona była w St. Anne's w okolicy Nottinghamshire oraz w Grimsby. Wątki przeplatające się w filmie to oprócz życia codziennego także obrazy pochodzące z wojny o Falklandy. Film został pokazany na wielu różnych międzynarodowych festiwalach, włącznie z Londynem, oraz dostał specjalne pozwolenie na pokaz w Grimsby Whitgift Film Theatre. Według BBFC został uznany za film tylko dla dorosłych za rasistowski język oraz sceny przemocy, aczkolwiek Rada Bristolska podjęła decyzję zniesienia cenzury, czując, że film powinien dotrzeć do nastoletniej widowni jako przestroga. Na przykładzie historii grupy przyjaciół film ukazuje ruch skinhead wywodzący się z kultury jamajskich imigrantów, później częściowo zagarnięty przez skrajne rasistowskie grupy, takie jak National Front. Opowieść skupia się na osobie młodego Shauna, który terroryzowany i prześladowany w szkole spotyka na swojej drodze z grupą skinheadów. Okazują się oni być przyjaźnie nastawieni i wciągają go w swoje szeregi. Pokazują mu korzenie ruchu i pomagają stać się jednym z nich. Made in Britain. Film w reżyserii Alana Clarka. Trevor to 16-letni skinhead. Za liczne kradzieże trafia najpierw do aresztu, a potem do zakładu poprawczego. Tam zostaje mu przydzielony opiekun Harry Parker, który odkrywa, że chłopiec jest ponadprzeciętnie inteligentny. Harry za wszelką cenę próbuje przywrócić chłopca społeczeństwu, jednak jego wysiłki nie przynoszą rezultatu. Hooligans, angielsko-amerykański dramat filmowy z 2005 roku, opowiadający o środowisku kibiców angielskiego klubu piłkarskiego West Ham United. Film jest naprawdę świetny, polecam. Student Harvardu, Matt Buckner, zostaje niesłusznie oskarżony o posiadanie narkotyków należących do jego współlokatora. W efekcie zostaje wyrzucony z uczelni na 2 miesiące przed ukończeniem. Wyjeżdża do siostry do Anglii, gdzie poznaje swojego szwagra, Steve'a. Jego brat, Pete, wprowadza Matta w świat ekip, grup chuliganów wspierających wybrany klub piłkarski. Po chłodnym przyjęciu Matt zaczyna odnajdywać się w brutalnym świecie bujek, przemocy i ciągłego zagrożenia. Stopniowo zdobywa zaufanie ekipy Green Street Elite i buduje przyjaźń z Pete'em. Rosja 88. Rosyjski dramat z 2009 roku. Grupa skinheadów pod nazwą Rosja 88 kręci agitacyjne filmiki w celu zamieszczenia ich w internecie. Przy okazji kamera filmuje również życie grupy oraz fakt, jak ludzie zaczynają akceptować działania grupy skinheadów, jak stopniowo przyzwyczajają się do nich i z czasem przestają zwracać na nich uwagę. Przewodnik grupy, Sztyk, dowiaduje się, że jego siostra spotyka się z chłopakiem pochodzenia tadżyckiego. Rodzinna historia przeradza się w tragedię. Kamera towarzyszy bohaterom do samego końca. Wyskok. Film z 2001 roku. 19-letni Paul Carty nie może odnaleźć się w życiu. Pewnego dnia przyłącza się do paczki pod przywództwem niejakiego Elvisa. Akcja filmu rozgrywa się w czasach post-punku w północno-zachodniej Anglii. ID. Film brytyjsko-niemiecki z 1995 roku. Jest to film korporacji BBC ukazujący zamknięty świat kibiców piłkarskich. Świat ten, celem walki z przestępczością,
próbuje wkroczyć grupka policjantów. Są oni zmuszeni sami stać się agresywnymi kibicami. Nie wszyscy z nich pozostaną na skutek przeżytych doświadczeń już tacy sami.